Ja to idę do sklepu, pierdolę. Ja rozumiem, tam jest koleś. Pełnomocnik polskiego rządu Bogusław Majczyna zaapelował podczas rozprawy o niestosowanie podwójnych standardów. Nie chcemy być chłopcem do bicia, mówił. I zwracał uwagę, że podobne rozwiązania do tych zakwestionowanych przez komisję istnieją w unijnych krajach i w Trybunale Sprawiedliwości, w którym o przedłużeniu kadencji sędziów decydują rządy unijnych krajów. Pan stanowił wymagające niezawisłości nie stosować jedno. Wszystkich sędziów unijnych. Bogusław Majczyna mówił też, że komisja powinna bezzwłocznie wycofać skargę z Trybunału. Jest utrwaloną praktyką komisji, że w sytuacji, gdy jej zarzuty zostają uwzględnione w trakcie postępowania, komisja skargę wycofuje. A pełnomocnik Komisji Europejskiej mówił, że skarga dotyczy systemowych gwarancji niezawisłości Sądu Najwyższego, a zarazem unijnego. Powoływał się na zapisy traktatowe i orzecznictwo Trybunału, że sędziowie krajów członkowskich są sędziami unijnymi i konieczne jest zagwarantowanie im niezależności. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Walną.